Dzień dobry. Ja nazywam się Maciek Jaszczuk i jestem dziennikarzem subiektywnie o finansach. A wiecie, jak nazywa się ten pan? Albo kim jest ten pan? Albo jak ma na imię ta pani? Uwierzylibyście, że są to członkowie nowej Rady Polityki Pieniężnej? Jeżeli nie, to dobrze o was świadczy. To są stokowe zdjęcia z internetu. W ostatnim roku wymienił się prawie cały skład Rady Polityki Pieniężnej, czyli gremium, które decyduje o stopach procentowych w Polsce. I w związku z tym postanowiłem zaprosić was do subiektywnego przewodnika po nowej Radzie Polityki Pieniężnej. Słowem wstępu, członków Rady powołuje w różnych częściach Sejm, Senat i Prezydent. I od tych prezydenckich nominatów zaczniemy. Ireneusz Dąbrowski, profesor SGH, ekonomista. Podczas pierwszych rządów PiSu był wojewodą opolskim, a potem wiceministrem Skarbu Państwa. W późniejszych latach związany był z Narodowym Bankiem Polskim, gdzie zajmował się badaniami, gdzie pełnił funkcję dyrektora Departamentu Badań Ekonomicznych. Od kiedy wstąpił do Rady Polityki Pieniężnej, lubi sobie czasami tweetować przy piąteczku. Na przykład ostatnio, dając swoje 3 grosze do tego, co prezes Glapiński powiedział na konferencji po wrześniowym posiedzeniu, napisał: analiza danych wskazuje, że wrześniowa podwyżka o 25 punktów bazowych była ostatnią. W mojej opinii cykl podwyżek stóp procentowych w Polsce zakończył się. Henryk Wnorowski. Profesor ekonomii urodzony w Starych Wnorach. Ma doświadczenie zarówno w świecie akademickim, był m.in. dziekanem Wydziału Zarządzania i Ekonomii na Uniwersytecie w Białymstoku, jak i w biznesie, gdzie był prezesem m.in. Polmosu Białystok czy Krajowej Spółki Cukrowej. Profesor Wnorowski jest dowodem na to, że z marzeń nie należy rezygnować. W 2015 roku kandydował do Sejmu z ramienia PiS. Niestety nie dostał się. W 2016 roku był kandydatem do Rady Polityki Pieniężnej. Też się nie udało. W 2019 roku objął mandat po odchodzącym do Parlamentu Europejskiego Krzysztofie Jurgielu. Ale w tym samym roku, czyli 2019, w wyborach już tego mandatu nie uzyskał. No i dopiero w 2022 roku prezydent Andrzej Duda powołał go do składu Rady Polityki Pieniężnej. Nie rezygnujcie z marzeń. A jeśli chcecie znać poglądy profesora Wnorowskiego na politykę pieniężną, nic łatwiejszego. Wystarczy posłuchać, co ostatnio mówił prezes Glapiński. Cezary Kochalski. Jest w Radzie Polityki Pieniężnej już od 2019 roku. Za chwilę minie mu półmetek kadencji, można więc powiedzieć, że to stary wyjadacz. Związany z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu. To oznacza, że jego kolegą z pracy jest profesor Eryk Łom, który skończył swoją kadencję w Radzie Polityki Pieniężnej w lutym tego roku. O ile o Eryku Łonie można powiedzieć, że był to prawdopodobnie jeden z najbardziej wyrazistych i najbarwniejszych członków Rady Polityki Pieniężnej w ostatnich latach, jeśli nie dekadach, no to nie można tego powiedzieć o Cezarym Kochalskim. Cezary Kochalski wypowiada się generalnie zgodnie z linią przedstawioną w oficjalnych dokumentach NBP i głosuje zwykle razem z większością. Można mu to poczytać za plus, bo w tych chaotycznych czasach ma to, czego w sumie od polityki pieniężnej oczekujemy, czyli przewidywalność. Przejdźmy teraz do sejmowych nominacji, a właściwie do sejmowej nominacji. Wiesław Janczyk. Jeśli narzekaliśmy, że NBP ma problemy z komunikacją, to Janczyk może mieć rozwiązanie. Komunikacja to język, a Janczyk na języku się zna, bo jest z wykształcenia filologiem. Kończył też podyplomowe studia z zarządzania i finansów na wyższej szkole w Nowym Sączu. Niestety wszystkich zainteresowanych muszę zasmucić, tego kierunku w ofercie tej placówki już nie ma.
jest uważany za jednego z największych gołębi w Radzie Polityki Pieniężnej, bo już w lipcu miał nadzieję na to, żeby cykl podwyżek się skończył i wspominał o tym, że może by w 2023 roku zacząć stopy obniżać. Przejdźmy do nominacji senackich. Dlaczego nie ma więcej sejmowych? Powiem za chwilę. Zacznijmy od Ludwika Koteckiego. Uber Jastrząb. Były wiceminister finansów i główny ekonomista Ministerstwa Finansów w czasach rządów PO-PSL. Jedna z twarzy reformy OFE z 2014 roku. Był też pełnomocnikiem do spraw wprowadzenia euro. Jak widać, pełnia mocy nie wystarczyła do zrealizowania tego zadania. Po zakończeniu kariery w rządzie przeniósł się do międzynarodowych instytucji. Był m.in. dyrektorem w Międzynarodowym Funduszu Walutowym. Dał się poznać jako zwolennik ostrej polityki pieniężnej. W kontrze do uspokajających prognoz prezesa Glapińskiego przedstawił ostatnio swoje przewidywania tego, że inflacja sięgnie 20%, a do jednocyfrowego poziomu nie spadnie jeszcze przynajmniej przez najbliższe 2 lata. Składał wnioski o wysokie podwyżki stóp procentowych i sam za nimi głosował, czasami jako jedyny. Przemysław Litwiniuk. Doktor habilitowany związany z SGGW. Specjalizuje się w zagadnieniach z pogranicza finansów i prawa. Jeszcze w maju uważał, że cykl podwyżek idzie za mocno w górę. Natomiast całkiem niedawno, już we wrześniu, stwierdził, że te dane o inflacji, które okazały się wyższe od oczekiwań, sugerują, że najbliższa podwyżka powinna być większa niż te 25 punktów bazowych obiecanych przez prezesa Glapińskiego na molo w Sopocie. Ciężko go rozgryźć, jeśli chodzi o politykę pieniężną i jego poglądy w tym względzie. Jasne jest natomiast, jaki ma stosunek do sposobu, w jaki sprawowana jest władza w Narodowym Banku Polskim. Razem z Ludwikiem Koteckim głosowali przeciwko przyjęciu sprawozdania z wykonania polityki pieniężnej za 2021 rok. Joanna Tyrowicz. Jak na razie jedyna kobieta w tym składzie. Weszła w miejsce Rafała Sury, który nie mógł się zdecydować, czy chce zostać w RPP, czy chce objąć stanowisko sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego. No w końcu postanowił, że wejdzie w skład zarządu Narodowego Banku Polskiego. Tyrowicz jest profesorem nauk społecznych i kieruje grupą badawczą GRAPE na UW. Praca w Narodowym Banku Polskim nie będzie dla profesor Tyrowicz nowością. Przez wiele lat pracowała w Instytucie Ekonomicznym Narodowego Banku Polskiego, czyli takim departamencie, którego zadaniem jest przygotowywanie analiz na potrzeby Rady Polityki Pieniężnej. W pewnym momencie, jak twierdzi, kierownictwu nie bardzo podobało się to, co z tych analiz wychodziło, bo nie wychodziło to, co wychodzić powinno. Instytut Ekonomiczny przekształcono w Departament Analiz Ekonomicznych, którym kieruje obecnie, do dzisiaj, dyrektor Piotr Szpunar. Wtedy właśnie, razem z grupą analityków i ekonomistów, pożegnała się z Narodowym Bankiem Polskim. Może więc, zasiadając w Radzie, dokuczać prezesowi Glapińskiemu. Tyrowicz bowiem jest zwolenniczką ujawniania, upubliczniania ekspertyz i analiz, które eksperci i analitycy Narodowego Banku Polskiego przygotowują. Idzie to wbrew temu, co prezentował, czy to, co postulował i co realizował w ostatnich latach prezes Glapiński. Wśród 2 najważniejszych priorytetów, które stoją przed Radą w najbliższym czasie, profesor Tyrowicz wskazała obniżenie inflacji i poprawę komunikacji. Stwierdziła też, że stan gospodarki woła o podwyżki stóp procentowych. Jaka ma być skala tych podwyżek? O tym zdecydują dane i analizy, o które Tyrowicz wystąpiła, czy też ma wystąpić, jak tylko zasiądzie w swoim gabinecie. Tak więc, razem z panią profesor, czekamy na wyniki tych analiz i tego, co wynika z tych danych, żebyśmy się dowiedzieli, ile jeszcze stopy powinny wzrosnąć. I to by było na tyle. Rada Polityki Pieniężnej powinna liczyć 9 członków, a jest
7. Dwa wakaty są nadal nieobsadzone. Jak widać, Sejm bardzo dużą uwagę przywiązuje do tego, żeby o stopach procentowych decydowali w Polsce najlepsi z najlepszych. Nawet taką uwagę, że postanowił na bok odłożyć ustawę o NBP, która nakazuje wybór członków odpowiednio wcześnie. No ale liczy się przecież duch prawa, a nie jego litera. Wakaty mamy więc do wzięcia. Niesamowite jest to, że nie ma chętnych. Oczywiście chętni są. 30 tysięcy złotych, a nawet i więcej, za, jak się uprzeć, 2-3 dni posiedzeń w miesiącu. Kto by nie chciał? Do tej pory 4 kandydatów Sejm odrzucił. Pierwszy to Jakub Borowski, główny ekonomista Crédit Agricole. On akurat był kandydatem opozycyjnym, no więc nie dziwne, że przepadł. Potem była profesor Elżbieta Ostrowska, której się wymsknęło, że wprowadzenie euro miałoby korzystny wpływ dla polskiej gospodarki i dla polskich obywateli. No, to oczywiście z marszu ją skreśliło. Potem była jeszcze Gabriela Masłowska, posłanka PiSu, która zrezygnowała z przyczyn osobistych tuż przed głosowaniem. I teraz uwaga, wiadomość z ostatniej chwili. Zrezygnował kolejny kandydat. Nazywał się Maciej Rudnicki. Kto? No właśnie. Maciej Rudnicki był formalnie kandydatem od lutego. Tylko że od tego czasu nie udzielił żadnej publicznej wypowiedzi, nie był nawet przez Sejm zaproszony na zwyczajowe wysłuchanie. Podejrzewam, że i sam Rudnicki, i Sejm zapomnieli o tej kandydaturze. Na koniec wnioski. Czy nowy skład Rady może coś zmienić? W kwestii stóp procentowych wątpię. Nadal 4 członków na 7 można określić jako tych sprzyjających prezesowi Glapińskiemu. Do tego dochodzi jeszcze jego głos, który w razie remisu liczy się podwójny. A zatem jest odpowiednia większość, by realizować postulaty i politykę w takim kształcie, w jakim szef NBP uzna za stosowne. Co się rzeczywiście może zmienić, to kuchnia. Taka kuchenna rewolucja w Radzie Polityki Pieniężnej. Można założyć, że ci senatcy nominaci, którzy nie są związani z obozem władzy lojalnością ani poglądami politycznymi, będą chcieli stworzyć alternatywny kanał komunikacji z obywatelami i z rynkiem. A to oznacza, że ten monopol komunikacyjny, który obowiązywał od kilku lat, który realizował prezes NBP, może zostać przełamany. Co się szykuje? Na pewno ciekawe czasy, na pewno więcej pluralizmu i być może trochę więcej kontrowersji.